Nasz wyjazd do świątecznej pustelni udał się niesamowicie. Już sam dojazd do tego miejsca był przygodą, ponieważ nawigacja z map Google nie prowadzi do tego miejsca, gdzie mieliśmy wynajęty nocleg, tylko prowadzi do jak gdyby od odwrotnej strony, z której nie można się dostać do tego domu. I żeby dojechać do tego miejsca, pani nam przygotowała mapkę, zdjęcie mapy i narysowała, gdzie mamy się kierować, na taką fabrykę, a potem z tamtego miejsca jest właśnie jeszcze narysowane, którą drogą się kierować, którą to drogą właśnie mapy Google'a nie prowadzą. I samo to, sam sposób dojazdu do tego miejsca to już wygląda jak jakaś misja z gry RPG. Kieruj się najpierw na fabrykę, potem kieruj się ścieżką, której na mapach nie widać. Więc tak to wyglądało. Więc sam dojazd już był bardzo, bardzo ciekawy i przyjemny. Wybaczcie, pies się właśnie postanowił myć tutaj. Ej, popatrz, tutaj, tu. Przerywam jej, ponieważ ma jeszcze szwy nie zdjęte, więc muszę też pilnować, żeby się za dużo tam nie myła. Bo szwy ściągamy w przyszłym tygodniu po sterylizacji. Dzielna pacjentka. Tak, Wołga też odpoczęła na wyjeździe, ponieważ właściciele tego domku, w którym nocowaliśmy, posiadali dwa bardzo fajne psiaki, z którymi Wołga się bawiła codziennie. Samo miejsce, no stary dom, w którym byliśmy, to jest miejsce, którego jedna część pochodzi z 1800 któregoś roku, a druga część, którą dobudowano, pochodzi z 1934 roku, bo na tych belkach jest taka metalowa taka tabliczka, na której jest napisana data. I całość jest zachowana praktycznie tak jak została postawiona. Ściany są dokładnie takie, jakie wtedy postawiono z tych drewnianych bali. Z drewnianych bali. I sypie się wapno i tak dalej. To po prostu ma piękny swój taki magiczny urok i jak przyjechaliśmy w to miejsce, to baliśmy się, że to będzie takie właśnie hotelowe doświadczenie, że przyjedziemy i po prostu jest taki schludny, pusty. Boga, jest okej, okay, jest już dobrze tu, myte wszystko, tak. Tak, popatrz tutaj do kamery, o. Wszystko było pięknie urządzone. Była choinka, były światełka fajnie rozwieszone, był jakiś stroik na stole, więc naprawdę wszystko, co zastaliśmy, robiło taką atmosferę świąt. Tak, Wołga? Tak, robiło. Robiło atmosferę świąt, więc poczuliśmy się tam mega przyjemnie. Spacery, które mieliśmy przyjemność sobie zrobić, no świetna sprawa. Dwa potężne kółka spacerowe sobie zrobiliśmy. Jednego dnia chyba 5,5 km, przeszliśmy drugiego 4,5. Ada świetnie się spisała na tych spacerach, naprawdę. Momentami przeginamy trochę z tymi spacerami, jeśli chodzi o Adę, ale pięknie daje radę, naprawdę. Sama Wigilia, po prostu leniuchowanie, siedzenie sobie, zabawy z Adą. Wieczorami, jak już Ada spała, czytanie sobie książek. No po prostu piękne, bajeczne miejsce. Właściciele mega fajni. Oni mają jeszcze drugi obiekt, który jest obok tego domku, który się nazywa Starą Oborą. Tylko to jest obiekt, który jest tylko letniskowy. Tam nie ma ogrzewania podłogowego, więc w zimie odpada. Natomiast, Wołga się chyba poprawiła. Natomiast chcemy do tamtego miejsca jeszcze wrócić w porze takiej cieplejszej i właśnie spróbować pobyć w tej starej oborze, bo bardzo fajnie wyglądała z zewnątrz, no nie widzieliśmy jej w środku, ale z zewnątrz bardzo fajnie się prezentowała. Pozwolę sobie też zostawić w opisie pod filmem linka do strony tej targoszówki, w której byliśmy, bo no jeżeli ktoś z Was będzie szukał takiego spokojnego miejsca na taki powolny odpoczynek, offline'owy, bo nie ma tam internetu. Zasięg jest na dwie kreski, więc dodzwonicie się. Owszem, natomiast no, nic więcej.
przepraszam. Jest to miejsce naprawdę warte sprawdzenia, bardzo urokliwe. Jest to miejsce na detoks, na reset, który no, definitywnie udało nam się osiągnąć. I powróciliśmy do Krakowa i tak jakoś tak, mimo że nie ma dużego ruchu w mieście, to jakoś tak w porównaniu z tym pobytem w Targoszówce wydaje się jakoś tak bardzo głośno. Wydaje się jakoś tak ruchliwie, jakoś ludzi dużo, jakieś takie szum samochodów ciągle słyszalny gdzieś tam w oddali. No kurczę, jakoś tak do tej ciszy można się bardzo przyzwyczaić i potem docenia się ją jak się ją straci. Docenia się ją po powrocie i tak, kurczę, ale tam w tej Targoszówce było cicho i te fajne miejsca spacerowe, ech. Ale to tylko mnie przekonało, że musimy częściej szukać takich nietypowych miejsc na nie tylko święta, tylko po prostu na wypady takie weekendowe, właśnie dla resetu głowy. Bo od momentu, kiedy już na stałe pracuję z domu, i praktycznie, no, gdyby nie pies i Ada, którą odprowadzamy do przedszkola, no to równie dobrze można z domu nie wychodzić, no bo po co, nie? Raz na jakiś czas się robi zakupy, no i można siedzieć w domu i nie wychodzić. Więc takie miejsca to jest naprawdę fajna okazja do zrobienia takiego resetu dla głowy, zmiana otoczenia, zmiana miejsca. I to jest coś, co... No, staramy się jak możemy robić, ale to był taki pierwszy eksperyment, taki świąteczny i wydaje mi się, że jest mega udany, więc jeżeli tylko będziecie szukali takich miejsc, to sprawdźcie Targoszówkę. Zostawię link do tego miejsca w opisie pod filmem. I kończąc ten odcinek, w związku z tym, że to jest ostatni vlog w tym roku, życzę Wam i sobie żadnych postanowień noworocznych. Stary Łukasz miałby już teraz całą listę rzeczy, którą trzeba osiągnąć w kolejnym roku, żeby być produktywnym, żeby przebić ten rok, żeby kolejny był lepszy. Nie wiem, w czym lepszy miałby być i w czym miałbym go przebić i kto miałby to oceniać. Ale zawsze sobie dokładałem już presji i ciśnienia już na samym początku, zanim jeszcze ten nowy rok się nie rozpoczął, to już miałem takie rany, ile rzeczy muszę zrealizować, żeby się rozwinąć, żeby być lepszym i w ogóle. Nie. Wam i sobie życzę żadnych postanowień noworocznych. Po prostu żadnych. Zadbajcie o siebie. Zadbajcie o oddech. Zadbajcie o higienę psychiczną. I to chyba tyle. Tego wam i sobie życzę. Do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć.